Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, ale drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, tym razem witam już majowo. Popatrzmy, wczoraj rozpoczęliśmy kolejny etap roku pańskiego 2021, piąty etap. Jest to właśnie miesiąc maj, ten cudowny miesiąc, miesiąc miłości, miesiąc życia, miesiąc matur, miesiąc egzaminów dojrzałości, miesiąc, który ma w sobie tak wiele tych treści, pozytywnych treści, ale nade wszystko jest to, proszę Państwa, miesiąc poświęcony Matce Bożej. Dlatego też w miesiącu maju pamiętajmy o tym, codziennie uczestniczymy w nabożeństwach majowych. Codziennie albo w kościele, albo przy figurce Matki Bożej na zewnątrz, czy gdzieś tam w plenerze. Odmawiamy litanię do Matki Bożej, tak zwaną litanię loretańską. Śpiewamy pieśni maryjne po górach, dolinach, czy chwalcie łąki umajone. Te wspaniałe pieśni maryjne mające w sobie tak wiele radości, tak wiele nadziei, tak wiele właśnie tego elementu ludzkiego, tego elementu życiowego. Zechciejmy wejść w ten miesiąc z nadzieją, że przeżyjemy go, owszem, w atmosferze pandemicznej, ale też w atmosferze tej radości, jaką daje nam Matka Najświętsza, nieustająca pomoc, nasza Matka, która nas kocha, nasza Matka, która jest naszą Matką i na co dzień, i od święta, i w każdej chwili. Modlimy się do niej, modlimy się zwłaszcza za młodzież, maturalną stolicą mądrości, módl się za nami, módl się za nimi, żeby oni, ci młodzi ludzie, którzy przystępują do tego egzaminu dojrzałości, żeby ten egzamin oczywiście zdali, ale też, żeby potem dobrze wybrali swoją następną przyszłość, żeby dobrze wybrali właściwe studia i żeby właśnie ten wybór był wyborem też odpowiedzialnym, a w swoim czasie też takim wyborem, który pozwoli na to, że będziecie, kochani, drodzy młodzi, zadowoleni z tego rodzaju wyboru. Drodzy Państwo, dzisiejsza niedziela, jest to piąta niedziela wielkanocna, jest to drugi dzień miesiąca maja. Dzisiaj obchodzimy imieniny Zygmunta i Zygmunty. Solenizantkom i solenizantom kłaniam się bardzo nisko, także obchodzą dzisiaj imieniny Anatolowie. Też pozdrawiam bardzo serdecznie Was, drodzy Panowie. Oczywiście, żebyście byli szczęśliwi, żebyście swojego patrona dobrze też poznali, bo warto znać swojego patrona czy swoją patronkę, bo wtedy jest o wiele łatwiej się z nim łączyć i wtedy jest o wiele łatwiej do niego modlić się, bo oczywiście nie jest to jakaś modlitwa anonimowa, nie jest to jakaś taka modlitwa, która idzie w próżni, ale do konkretnej osoby, o konkretnym życiorysie, osoby, którą się poznało czy którą się zna i którą się poprzez to poznanie pokochało. Kochani, poza tym właśnie dzisiejszy dzień, owszem, jak powiedziałem, jest to niedziela, ale jest to dzień flagi, dlatego właśnie dzisiaj mamy taki wymiar tego dnia, czy tej niedzieli patriotyczny. Dzisiaj patrzymy na ten symbol, czyli na flagę, która jest symbolem naszego narodu, która ma w sobie tak bardzo wiele treści, tych treści właśnie narodowych, tych treści patriotycznych i tych treści historycznych. Dlatego też właśnie ten dzień flagi niech będzie też okazją do modlitwy za ojczyznę. To właśnie dzisiaj, siostro, bracie, pomódl się za Polskę. Poza tym, kochani, warto wiedzieć, dlaczego właśnie taki dzień flagi mamy dzisiaj, właśnie 2 maja. No po prostu choćby, no są tutaj dwa takie, że tak powiem, powody. Ten powód pierwszy, taki bardzo już stary powód. Wiemy o tym, kto zna historię, że 2 maja roku pańskiego 1945 flaga została wywieszona w Berlinie na Reichstagu i oczywiście na kolumnie zwycięstwa. To było 2 maja roku, jak powiedziałem, 1945. Poza tym wiemy też o tym, że za czasów PRL-u, za czasów tak zwanej tej Polski komunistycznej, 1 maja to był dzień, czy święto pracy. Wtedy pamiętają osoby starsze, pochody, manifestacje i tak dalej, to wszystko było tak urocze, tak wspaniałe, że aż się nieraz w głowie kręciło od tych różnego rodzaju, że tak powiem, fajerwerków pierwszomajowych. No ale potem zaraz był 2 maja i był 3 maja, a 3 maja to oczywiście święto Konstytucji, 3 maja to święto narodowe, to święto, którego komuniści nie uznawali, dlatego też był taki obowiązek, było takie twarde polecenie, że te flagi, które zostały wieszone 1 maja, one musiały zniknąć 2 maja, żeby nie było tych flag już 3 maja, bo jeżeli gdyby były 3 maja, to wtedy komuniści by oczywiście uznawali to święto Konstytucji 3 maja także za święto narodowe. Oczywiście dlatego właśnie ten dzień 2 maja jest właśnie takim dniem, który ma
w sobie taką właśnie historię. Historię troszeczkę bolesną, historię troszeczkę tragiczną, ale historię, którą na pewno warto znać. Jeżeli chodzi o ustanowienie święta flagi, czy dnia flagi, tak pamiętamy, zostało ono ustanowione w roku 2004. I też jeszcze warto wspomnieć, że dzisiejszy dzień, 2 maja, to jest święto Polonii. To, proszę Państwa, jest to święto także Polaków mieszkających za granicą. Dlatego też pozdrawiam i kłaniam się wszystkim właśnie tym, którzy są poza granicami naszej kochanej ojczyzny, żeby pamiętali o swojej tożsamości, żeby pamiętali o swojej religii, żeby pamiętali o swojej kochanej ojczyźnie, którą opuścili z takich czy innych powodów przed wieloma może laty, a może nawet i niedawno. Wszystkim tym, którzy są poza granicami kraju, serdeczne pozdrowienia. Jeżeli chodzi o ustanowienie właśnie święta Polonii, to ono zostało ustanowione, proszę Państwa, w roku 2002, dokładnie 20 marca. Wtedy właśnie taki dzień został ustanowiony i od tamtego czasu taki dzień obchodzimy każdego, że tak powiem, roku 2 maja. Kochani, właśnie dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, piąta niedziela wielkanocna, gdy będziemy, też byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tych rzeczy. Jezus powiedział: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każda latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina ją, a każda, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie. Tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfitszy, ponieważ bez mnie nic uczynić nie możecie. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. Potem zbierają ją i wrzucają do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a moje słowa w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Kochani, właśnie ten obrazowy taki, ten obrazowy, przepraszam, fragment Ewangelii według świętego Jana ukazuje nam Jezusa jako ten właśnie krzew winny, a my mamy być tymi latoroślami. Jeżeli chcemy być blisko Chrystusa, jeżeli chcemy, że tak powiem, brać czy pobierać z Niego te soki trawienne, soki życiowe, te soki duchowe, to musimy być do Niego podłączeni. On jako właśnie ten krzew winny, a my jako te latorośle. Przyjrzyjmy się na wiosnę, bo jest właśnie wiosna, tym krzewom, tym gałązkom, tym drzewom, które puszczają nowe pędy, tak zwane latorośle. To właśnie my nimi jesteśmy, a to drzewo podstawowe to jest Chrystus. Chrystus, nasza prawda, Chrystus, nasza droga, Chrystus, nasze życie i Chrystus, nasze zwycięstwo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego lepszego na nowy, majowy, mam nadzieję, cudowny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.